Asereche, a ehe, a kakaracza, kukaracza, kukaracza, hej! Ale fajny śpiew, co? To ja, Laki się, Makozio, meczki, juhu! Ale super, się cieszę. Opowiem wam pewną historię, która mi się przydarzyła dzisiaj. O, a tutaj widzę jakiegoś pana, który kopie ziemię. Co on kopie tutaj? Po co on to kopie? Nie wiem, a to po prostu zwykły nubek, który lubi ziemię, nieważne. Idę właśnie do swojego oglądacza. Nie wiem, czy to jest mój fan, czy nie. Napisał do mnie na mailu. Słuchajcie, sprawdzam dzisiaj maila i napisał do mnie, czy mógłbym wystąpić w jego reklamie i no i zareklamować pewną firmę jego. Dlatego ja postanowiłem, że pójdę i oczywiście zgodziłem się, no bo zrobię to dla swojego fana. Jeśli on mnie ogląda, jest to możliwe, to nie ma problemu. Tutaj chyba do restauracji miałem wejść. A, i mówił mi, że do góry po schodach chyba, w tym kierunku. Po schodach do góry. Okej, wchodzimy. O, tu chyba on jest tutaj, zobaczcie go. To idź mi kawę przynieść, okej? Okay? Dobra, O. jedną kawę szybko. O, kawę. To on ma nawet z panią jakąś, która przynosi mu kawę. Dzień dobry, czy to pan do mnie pisał na maila? O, dzień dobry, widzę, że jest już pan. Super, że tak szybko pan przyszedł. Jestem. O co chodzi? W czym problem tutaj? Znaczy, jaki ma pan do mnie sprawę? No, chciałbym zaoferować panu pracę. Przede wszystkim będzie pan mógł pracować u mnie w sklepie z ziemią i łopatami. Z ziemi łopatami, jak ja tutaj widzę, na dole widziałem restaurację, a tutaj ma pan swoje biuro. No dobrze, no Tak, to ja jako się biuro. zgodzę. Ja się zgodzę na to, Super. jeśli to jest taka Wie możliwość. pan co? To jeszcze myśl, tak myślałem, bo pan jest rozpoznawalny dosyć dobrze, jest pan znany. Nie chciałby pan może nagrać reklamy? Jeszcze dodatkowo będzie płatna. To będzie najlepsze, co możemy zrobić. No dobrze, no dobrze, proszę pana, niech będzie, nagram tą reklamę, ale ja za niedługo muszę też nagrywać kolejny film, dlatego proszę pana, no to szybko musimy to załatwić, dobrze? No Co dobrze, tutaj reklamie mam proszę, nagrań po. screena i powie pan najlepsze łopaty tylko u pana Fight Łapy. No dobrze, powiem to. Witam, jestem Lucky, najbardziej rozpoznawalny człowiek w Minecrafcie. I uwaga, najlepsze łopaty są u pana Fight Łapy. No i super, mamy to. Słuchaj, wiesz co? Sklep otwieramy za pół godzinki. To masz teraz pół godziny przerwy. I widzimy się już na miejscu. No dobrze, Wiesz, w którym miejscu jest sklep przecież, nie? tak, wiem. To dziękuję, to do widzenia. No dobra, no to ja tutaj idę, ogólnie słuchajcie, idę właśnie w tym kierunku i zobaczymy, o nie, o nie, oblało mnie pani kawą, przecież mam brudną teraz koszuleczkę przez to, pani kawę niesie tutaj dla pana? Miałam kawę przynieść, ja się bardzo pana przepraszam. A to Gdzie ma tutaj pan mogę zaraz się się obmyć? przebrać? Ja muszę się przebrać, przecież ja zaraz idę do pracy, tutaj szef mnie zatrudnił. O Gdzie nie, tutaj obmyć się? to pan tutaj przyjdzie, na górze jest, tutaj jest toaleta. O tutaj, w środku, tutaj proszę. Ojejku, już idę, już idę. Przepraszam bardzo. Nic się nie stało. Okej, tutaj koszuleczkę muszę właśnie tutaj namoczyć. O nie, rozmazała się, jeszcze gorzej widać. O nie, dobra, umyję tutaj tą koszuleczkę z kawy. Już trzeba wychodzić, już trzeba wychodzić, z talety skorzystałem. No i Tak, halo, halo, halo. Słyszysz wychodzę mnie? z talety. Halo? Czekajcie, jak o co chodzi? Jak halo, o co chodzi? Halo? Halo? A to chyba No, do mnie w mówi. końcu odebrałaś. Słuchaj, wszystko mamy już gotowe. Wszystko gotowe. Teraz tak. O co Jedziemy chodzi? na miejsce. Otwieramy sklep. I po otwarciu będziemy mieli tłumy ludzi. Wszyscy się złapią na reklamę. Każdy zobaczy, co się dzieje. Każdy będzie chciał to zrobić, mówię ci. To jest pewniak. No co, Co? widzimy się na miejscu. Pracownika też już mamy, reklamę mamy zrobioną, wszystko mamy. Hej! Będziemy bogaci. Dzisiaj wyjeżdżamy z miasta. O co Będziemy bogaci. chodzi? Dobra, ja wychodzę. Ej, przez przypadek podsłuchałem tam jakąś rozmowę, ale nie wiem, czy to było o mnie. No ale jeśli ten pan był w biurze, no to najwidoczniej to było.
I mówił o coś, że wyszło i reklama. Ej, słuchajcie, nie wiem czy dobrze, ale nagrałem reklamę, poleciłem właśnie w tym momencie łopaty, a wy jeśli chcecie, jesteście ze mną w tym wszystkim, jesteście w Lucky Team, to kliknijcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, zmienicie z czerwonego przycisku na szary. Napiszcie w komentarzu Lucky Team, ziomeczki. O, patrzcie, tutaj zbiera on Dinta cały czas. I czemu co ty chcesz całą ziemię wyzbierać na naszym serwerze? No ja nie chcę ziemi, no nie wiem, wiesz o co mi chodzi. Próbuję wykopać normalną ziemię. No z trawą potrzebuję ziemi, a patrz, co ja tylko wykopuję, co wykopię, to taką ziemię mam tylko. No i co mi z tą ziemią? Chodź, ja ci, wiesz może, ja ci może jakoś pomogę. Czy jest tutaj może w okolicy jakieś kowadło? Znajdź mi kowadło, to ja ci pomogę. Kowadło? No skąd my tu weźmiemy kowadło, to ja się. Tu musisz ogólnie ulepszyć sobie tą łopatkę i dać sobie jedwabny dotyk. Pokaż tą łopatę, wyrzuć. Ja cię nauczę. Dobra, dajesz łopatę, dajesz tutaj. Okej, dobra i zobacz tylko na to. Spróbuj teraz wykopać. Okej. I mówisz, że już będzie działać, tak? Tak, już będzie działać właśnie, bo ty kopiesz tą ziemię i kopiesz zaraz cały trawnik i wszystkie parki nam rozkopiesz na serwerze. Zobacz, spróbuj. Wykop tutaj. Spróbujemy. Wykop tutaj. O jacie, faktycznie. To jest jedwabny normalnie dotyk. Tak. Mam taką ziemię teraz, zwykłą. Tak, to jest jedwabny dotyk się nazywa to ulepszenie, dlatego ulepszaj sobie, o wezmę sobie w ogóle tą ziemię, to co, życzę ci powodzenka i kop dalej. Tylko nie rozkopuj super, tutaj parków jak możesz. Dzięki. Ja tylko 8 bloków potrzebuję, to już więcej nie muszę, tylko 8 i idę do domu. Dzięki wielkie. 8 bloków, no dobra, 8 bloków. Wow, ale tutaj coś śnieg jakiś zaczął padać. Jakiś śnieg zaczął padać, czekajcie, ja tutaj kompletnie nic nie widzę, jakiś śnieg. O, przestał padać. 8 bloków? Ciekawe, do czego mu potrzebna jest ta ziemia. Ja poleciłem i teraz szybko biegnę do sklepu, bo zaraz się spóźnię. No, szef mi powiedział, że muszę być na czas w odpowiedniej tutaj pracy, bo innym razem on już tutaj ma, całą promocję już ogarnęliśmy. Tutaj w tym właśnie budynku, w tym właśnie budynku jest wszystko gotowe. O, ja już przyszedłem, jaka tu kolejka jest. Ile ludzi już chcą w ogóle tutaj przyjść. Jo, czyli tak wygląda ten budynek tutaj, który polecaliście. Dobra, idę już, spokojnie, idę już pracować. O, jesteś już nareszcie, no wchodź do środka, szybko. No, ja już idę pracować, już wchodzę, spokojnie. Przepraszam za spóźnienie delikatne, ale tam musiałem pomóc jednemu znajomemu. Przepraszam, ja nie do kolejki. Przepraszam, czy mogę przejść tutaj? Przepuścicie mnie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, na koniec kolejki proszę się ustawić. Jak na koniec kolejki? Ja nie jestem tutaj osobą, która chce kupić coś od was. Ja po prostu chcę, ja pracuję, dostałem pracę od szefa. Do pracy? Wszedłeś? No to już, skakuj do środka, szybko. Szybko do środka, czy wyjaśnię ci co i jak. Ja ci jak. Ale jesteś spóźniony, zobacz jaka kolejka jest. Jaka kolejka jest? No ja właśnie się nie spodziewałem, że aż tyle ludzi już czeka tutaj w kolejce. O co tutaj chodzi? Co będziemy sprzedawać? Ja już zebrałem wszystkie zamówienia. Każdy z tych panów chce po 8 bloków ziemi z trawą. A, no dobra, no to już zostanie tylko tyle, żebyś je wydał i no dobra, po sprawie. To nie? Ja już nabiję. Tutaj masz skrzynkę. Aha. Już nabij, to jest na kasę, wszystko mamy zrobione. Aha. Tylko porozdawaj wszystkim panom. Ja się muszę już śpieszyć. Na sam koniec, co tu jeszcze masz? Jeszcze zostawiłem ci kartkę z zadaniami. Tak. Potem te zadania i na dzisiaj pracę możesz skończyć. A, kartka z zadaniami. Ja lecę. No dobra. Proszę państwa, spokojnie, nie pchać się tutaj do kolejki, nie pchać się wszystkim. Wszyscy dostaną te 8 bloków tutaj. Proszę bardzo. Ej, każdy dostaje tyle samo. Dobra, to ja będę wyrzucał tak samo. Okej, tutaj wyrzucę dla pana też tutaj wyrzucę. No i dla tego pana proszę sobie wziąć te bloki. Okej. No i już wydaje mi się, że już dostali wszyscy zadowoleni klienci. Czekajcie, bo on mi jeszcze coś tutaj zadał. W sumie ta praca nie jest taka ciężka. Ja już tutaj ogólnie... O, książka, no tak. Tutaj jest coś napisane. Zrób inwentaryzację. Przelicz, ile dokładnie mamy ziemi i łopat na magazynie. Magazyn jest na piętrze. Jestem tu pierwszy raz, a oni mi takie ciężkie zadania dają. Tu jest kuchnia, dobra, wchodzę na pierwsze piętro. Na drugie piętro, na pierwszym piętrze teraz jestem. Dobra, wjeżdżamy windą, jak widzicie, tutaj winda powolutku wjeżdża. O, jest magazyn, dobra, teraz tylko przeliczyć.
i wpisać do książki. Dobra, 2 staki, 3, 4, 5 staków, 6, 7. 7 staków. O, dobra, napiszemy. 7 staków, 7 staków bloków ziemi. No i 3 łopaty. 3 łopaty, to wystarczy. Ile zeszło na z magazynu, ale o, dzisiaj sporo. Dzisiaj sporo sprzedaliśmy tutaj. Jak widać, tutaj sprzedaliśmy. O, a tu co się dzieje? Co tu się dzieje? No właśnie, ty mi wytłumacz, co tu się dzieje. To wszystko to jest jedno wielkie oszustwo, co wy reklamujecie. Wszystko widziałem. Ale jak to? Co reklamujemy? Przecież my tylko sprzedajemy 8 bloków tego, no bloków z trawą. Tak, a ciekawe, po co te 8 bloków z trawą? Chłopie, oszukaliście wszystkich ludzi. Chodziło o to, żeby wziąć i skraftować 8 bloków trawy i jeden diament i wtedy zamieniało się to w całego staka diamentów. A skąd takie ty reklamy to wiesz? Robicie. Skąd ty jak to wiesz? Skąd to wiem? To było? No zobacz na telewizję, przecież cały czas leci ta wasza reklama. I co? W Minecrafcie! Ty, i serio? Uwaga, najlepszy to ty z tym bierzesz udział. Tam jest Sianu, wie? I ogólnie ten! I ogólnie to jest pokazane. Ej, ja nie wiedziałem naprawdę, że takie coś się dzieje i namawiamy ludzi na złe. Ej, a ty już spróbowałeś to? To działa czy nie? Że tak 8 trawów z bloków, diament i diamentów. A jak myślisz, czy działa? Pokazać ci? No zobacz sobie, mam tu crafting table, patrz. Zobacz. Sam sobie daj jeden diament. Zresztą. No jak to? Czekaj, 8 bloków tak i diament muszę, diament, okej, okay, wsadzam diament. Ty, no jest oszustwo! Ewidentne oszustwo, a ja wziąłem udział w tej reklamie, coś tu jest nie tak. Teraz musisz to jakoś odkręcić wszystko, bo wszyscy ludzie ci zaufali. O, ja jestem nie. Pierwszy, który tutaj przyszedłem. O, nie, albo oni będą chcieli zwrot pieniędzy. I tak masz szczęście, że ja nie kupiłem tego. U was tylko sam wykopałem. No tak, bo ci pomogłem przecież skraftować to. O nie! Przecież nie wszyscy ludzie, co była tutaj niedawno taka kolejka, to oni poszli i zaczęli pewnie kraftować. Oni są na mnie wściekli. Ja też pewnie oglądają mnie, mój kanał. O nie, szybko coś muszę zrobić, szybko wymyślmy coś. Ej, pomóżcie mi, mogę być teraz w trapatach. Kliknijcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, wtedy pomożecie mi jakoś, zaraz wpadnę na jakiś pomysł. Muszę zgłosić to może sprawę na policję i wtedy może oni będą wiedzieli, dowiedzą się, że to było tylko jedno wielkie oszustwo. Co ja tutaj mogę zrobić? Iść do domu? Czy może zadzwonić na policję? Halo? Halo, policja? Halo, policja? Halo, policja. Kto wzywa policję? Jesteśmy tutaj, spokojnie. Gdzie jesteście? Oni już tu są? Dzień dobry. A pani policjantka to tutaj do sklepu? Tak, właśnie do sklepu miałam wejść, ale ktoś wzywa policję z tego, co słyszałam. Spokojnie. Wie pani co, to ja wzywałem policję, bo ten sklep to zwykłe oszustwo, tutaj były takie kolejki i dała się pani też na to nabrać, że trzeba 8 bloków trawy i diament i wtedy wychodzi stak diamentów? Jak to oszustwo? Przecież to w telewizji leci cały czas. Za chwilę jest ta sama reklama. Pani, szybko. Nie ma pani już więcej trawy? Mam, dużo trawy, ale to nie działa. To nie działa naprawdę. To nie działa. O nie, znów ten śnieg jakiś. Albo to papier leci z nieba, to zły znak. To zły znak, proszę pani. Szybko trzeba złapać tego oszusta, który był właścicielem tego sklepu. Ja nie wiem, spróbuję jakoś to odkręcić wszystko. No dobrze, skoro pan tak mówi, to już wzywam posiłki tutaj i zobaczymy. Zabezpieczymy teren póki co. Nie wiem co robić. Wszyscy zostali oszukani, a to wszystko będzie moja wina, bo ja reklamowałem to. Ale zostałem w to wkręcony. Nie wiem teraz co mam zrobić, czekajcie, tutaj było to biuro. Może poskradam się tutaj w tym kierunku i zobaczę, czy może tam szef jeszcze jest. Może tutaj ogólnie ktoś będzie. Na kasę, zobaczymy. I na kasę jeszcze źle nabijali, widzę tutaj. Kasa jest źle nabita, paragony w ogóle nie dawali. Co tutaj jeszcze mamy? Sanepid, ja robię teraz za sanepid. Zobaczymy, co oni tutaj jeszcze złego mieli. Torty piekli, aha. Niby kuchnia, a tak naprawdę oszustwo. Jedno wielkie oszustwo. O nie, wyjdę szybko, bo słyszę jakiś dźwięk słyszę. Auto, czekajcie, to on. O, co ty tu robisz? Stój. Już sklep zamknąłeś?
Tuj, o, widzę, że mi coś tutaj wyrzucasz. Poproszę wypłatę, którą mi obiecywałeś. Proszę o wypłatę. Wypłatę teraz dostaniesz na konto, no spokojnie, spokojnie, będzie na koncie wszystko. A gdzie, gdzie na konto, a gdzie ty się wybierasz tym autkiem? No ja wyjeżdżam właśnie, z miasta wyjeżdżam. Ej, no to nie ma, że ty wyjeżdżasz, musimy teraz w tym momencie aktualnie pojechać i wypłacić mi te pieniążki, nie ma, ja cię nie wypuszczę z tego miasta. Stanę ci na drodze. Nie, się... No, znaczy zmieścisz się, mam jednoosobowy samochód. No dobra, ja pobiegnę szybko, no w którym kierunku idziemy? No dobra, to biegnij za mną. Ale co, co do banku, czy gdzie, gdzie jedziemy? Pojedziemy, odbierzemy twoją wypłatę. Wypłacę ci ze swojego skarbca. Bez problemu. Ze swojego skarbca? Dobra, to idziemy. Proszę pana, ale pan... Zmęczyłem się. Jesteśmy na miejscu, spokojnie. Chodź, chodź do środka. Gdzie my jesteśmy? Co to w ogóle jest? To jest ten skarbiec, gdzie pan trzyma pieniądze? Nie, no wynajmujemy tylko tu taki jeden mały pokoik. Ale... Ale dostaniesz. Tutaj są wszystkie pieniądze, które zarobiliśmy dzisiaj. Z tego dostaniesz swoją wypłatę i... No i zakończymy współpracę chyba. No dobrze. O, tak... tutaj, tutaj, tu jest. To tutaj, dobra, ja zamknę, żeby nikt za nami nie przyszedł. Okej. Okay. Czyli to tutaj. Co tutaj jest? Co tak, ma pan? Tak, tak. Odwróć się. No, muszę kod wpisać. No dobra, to się odwracam. Jaki kod on wpisuje? Czekajcie. Muszę tam podpatrzeć. O, widzę. Widzę chyba. Widziałem końcowe liczby 2, 3, 4. Dobry, otworzył. Widzieliście to? No i dobra. Mam dla ciebie wypłatę. Już mogę się odwrócić, bo cały czas patrzę się w kąt. Tak, tak, już. Masz tutaj dla ciebie wypłatę, weź. Leży co? Na ziemi. Ale jak to umawialiśmy się na więcej? Co to, tylko jeden banknot? No nie wiem, no chyba na tyle się umawialiśmy, no jak na więcej. Jeden banknot? No weź, no to jak to jest, przecież to jest na naszym serwerze to jest 2 lajki i 2 subskrypcje, no to no weź. Ale ty musisz już rozmawiać z szefem, ja jestem tylko jego wspólnikiem. Dobra, ja muszę lecieć. To ja idę do toalety, ty może... Ty też się pewnie śpieszysz już, idę do nie? toalety, ja idę do toalety sobie. Dobra, dzięki za współpracę, na razie. Widzieliście? Czy wy to widzieliście? To jest chyba jakiś oszust. On mi dał tylko tak malutko. Wiecie, że każdy lajk i każda subskrypcja równa się więcej pieniążków na naszym serwerze? A on mi dał tylko mało lajków. Nie no, wiecie co? Muszę to rozwiązać, tą sprawę. Te wszystkie pieniądze, które oni dzisiaj zarobili, są tutaj. Zobaczymy. Czekajcie, 2, 3, 4, 5. Taki kod widziałem. Ej, to nie ten kod. 1, 2, 3, 4? Ej, zobaczcie! To jest pieniądze wszystkie zdobyte tutaj stąd. Dobra, wezmę i może... Wiem co. Oddamy tym ludziom, którzy zapłacili za ten... za bloki trawy. Tak, to będzie super pomysł. No bo przecież to nie może być tak, że ja reklamowałem pewien crafting, który nie działa. O nie, on tu jest. O nie, żeby nie tylko zauważył. Co się stało? Jakoś blado wyglądasz. Ja się jakoś... Dobrze się czujesz? Dobrze, czuję się dobrze, wiesz? Wszystko dobrze ze mną, no. No tak trochę wyglądasz, jakbyś się przestraszył. Czegoś nie zrobiłeś? Czegoś złego? Co? Ale ja jak? Nic złego przecież nie mogłem zrobić. Jest wszystko okej. Wiesz co, ale idź już lepiej do domu, połóż się spać, bo coś słabo wyglądasz. Ja już lecę, dobra, na razie. Uf. Dzięki za współpracę. Mało brakowało. Łow, mało brakowało, przecież on by zaraz się zorientował. Zacząłem się jąkać i stresować, bo nie wiedziałem, co odpowiedzieć mu. Ale troszeczkę. I on powiedział, że zbladłem, słuchajcie. Dobra, mam pieniążki i teraz tak. Musimy jakoś tą sprawę rozporządzić. Znów ten deszcz pada, to jest papier, deszczowy papier. Wszędzie papier pada, no nie, ja nie wierzę. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj po okolicy. Tutaj może gdzieś zobaczę. Halo, hej, zatrzymaj się. O. Nie tak się umawialiśmy, miałeś zostać i czekać, bo jesteś świadkiem przecież. Jestem świadkiem, ale słuchaj, proszę pani policjant, komisariat, ja ogólnie zdobyłem te pieniądze, które zostały... No niesprawiedliwie zdobyte od ludzi. Odzyskałaś je? Tak, odzyskałem je i wydaje mi się, że najlepszym pomysłem by było oddać je pani. No dobrze, te wszyscy, którzy się zgłoszą później, że zostali oszukani,
To ja im oddam te pieniądze, tak. To nie ma problemu. I proszę powiedzieć, że z góry przepraszamy, no bo to tak nie miało wyglądać. Ja sam nawet nie wiedziałem, że to jest jakaś podpucha. Jasne, nie ma problemu, nie mamy ci nic za złe. Jak już mamy wszystkie pieniądze, to się udało. Nie ma żadnego problemu. Ale super, dziękuję pani bardzo, pani, tak. Pani komendant. Ja pójdę szukać tych bandytów, co są za to odpowiedzialni. Dobrze, ja tam wskazałem ten sklep, dobrze, to wszystko jest okej. Okay. Jest! Woohoo! Udało się, sprawa została rozwiązana. Teraz tylko to, czy oni rozwiążą tą sprawę, czy ja mam im pomóc, czy tym policjantom ja mam pomóc, żeby odszukać. Czekajcie, to było tu, prosto w lewo i w prawo. Jacie, ale super, że dotrwaliście do końca. Widzieliście, co się stało? To już wszystko dzięki wam zasługa. Jesteście w Lucky Team? To my razem normalnie dajemy śmiało rady, jak jesteście w Lucky Team. Widzicie? Tutaj to auto, które tak naprawdę zostało... O, odciski palców weźmiemy tutaj z tej kierownicy i tą sprawę zaniesiemy do pana komisariata.